od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę, tak, to nie ulega wątpliwości. Sytuacja w regionie na zewnątrz granic Unii Europejskiej i NATO uległa daleko posuniętej destabilizacji. Ofensywne zbrojenia Rosji, no i cała właśnie polityka, zwłaszcza w stosunku do Ukrainy, no budzi głęboki niepokój. No stąd z kolei odpowiedź na to państw NATO, prawda, zwiększona obecność, zacieśnienie współpracy, decyzje dotyczące reorganizacji systemu dowodzenia, bo o tym też żeśmy rozmawiali. Mamy ostatnio certyfikowane, czyli już uznane za gotowe do działania dowództwo dywizji w Elblągu, które może współdziałać tutaj na flance wschodniej, zwłaszcza na kierunku północno-wschodnim, czyli tutaj na granicy polsko-litewskiej.